Ale jaja, ha, będzie coś fajnego. Czekaj, trzeba tego nie złamać. Przestałem w końcu się śpieszyć i już nie muszę biec nigdzie. Podchodzę inaczej do sceny, choć to nie znaczy, że siedzę bezczynnie. Te wyjce mnie bawią na wskroś, słyszę jak wciskasz kity ty łajzo. Wciąż powtarzasz to, że masz sos, bo SOS wysyła ci saldo. Większość tych łaków nie trafi. Siemano, witam was na kanale Odkrywcarz Big. Dzisiaj co, ładna pogoda, trochę czasu jest, no to co, no to w teren. Wykrywacz wzięty, szpaderek jest, chęci są, a czy znajdki będą, to się okaże, zobaczymy. Co, ja nie będę przeciągał, na wstępie was serdecznie pozdrawiam i co, do zobaczenia przy pierwszym dołeczku. Trzymajcie się, hej. Jakiś pierwszy sygnał jest, to wykopiemy go razem. O, znalazłem cegłę. Będzie można dostroić i wykrywać, niektórzy stroją, nie? O. O. Widzicie? Jakaś maść. Może na był dupy. Dobra, lecimy. No, dzwoniło i to porządnie, taka klamka aluminiowa. Duży śmietnik tutaj, jak wiecie. Także nie wiem, czy dobrą miejscówkę wybrałem. Na szczęście mam snajperę, no zobaczymy. Chwilę się tu pokręcimy. Co, jak nie będzie nic wychodziło, będę widział, że współczesny śmietnik, no to szkoda czasu, przemieścimy się trochę dalej. No i będziemy szukać tej super miejscówy. I co, kochani, tak jak szybko tam wpadłem, to musiałem stąd szybko uciekać. A dlaczego już wam mówię? Ze względu na brak znajdek, same kapsle, same śmieci, także no szkoda czasu było. I tak zmarnowałem w sumie godzinkę i wróciłem też na śmietnik, ale śmietnik sprawdzony, gdzie coś wychodziło przynajmniej, a tam daleko od zabudowań. To tak pomyślałem, żeby lepiej wrócić na sprawdzoną miejscówę i przetrzepać ją jeszcze raz. Może coś wpadnie, tym razem coś takiego, może ja odwrócę. O. Tak jakby nabijka jakaś zdobiona, widzicie? Tu ma dziurki, czyli coś to było, jakieś zdobienie czegoś, może jakieś skrzyni albo szkatułki, czor dwie. Dobra, lecimy dalej. O, i mamy nabój, ale jest cały, od pepeszki. Zostaje oczywiście nawet tutaj pod drzewem. A my idziemy dalej. No jaka piękna rzecz wpadła. Miedziana. Taka spineczka. To chyba do włosów. Ekstra. Szkoda, że nie jest kompletna, ale i tak cieszy, bardzo ładnie zrobiona. No, super. Przerzuciłem się na 20 kg. Zobaczymy. Jest tu dużo śmieci, trzeba podkręcić wykrywacz, żeby był czuły. Może z głębokości stracimy, ale zobaczymy. Trzeba po wierzchu wszystko to przelecieć dokładnie, bo żelastwo jest pomieszane właśnie z kolorem i wykrywacz dostaje szału. Może snajperkę wsadzimy i powinno się to wszystko poprawić. To lecimy dalej. O, jest i sprzęcior. No i mamy takie dziadostwo. Jak to moja mama mówi. Kurde. To jakaś DM-ka, coś wojskowego na pewno. Czyli na pewno, ja specjalnie nie jestem. Może tak nie będę obracał. Jak nic. Chociaż. Kurde, ciorwie. Coś takiego. Tutaj jakieś wypustki w środku. Jest to miedziane. Dosyć grube. To chyba była dupa jakaś. A co to mogło być? No nie wiem. Jeśli się nie pojawi jakieś info, bo koledzy nie będą też wiedzieli, to poproszę was o jakiś ID. O, jeszcze jedna część tutaj leży tego. A co to mogło być?
No nie wiem. Dobra, nie będziemy ciągać. Czy wam dzisiaj chyba nic nie pokażę, bo jeszcze nic nie wpadło ciekawego, ale zobaczcie po jakim ja terenie chodzę. I tego jest pełno tutaj, a między takimi butelkami, a ostatnio tutaj dwa solidy chyba wyszły i jedna, już nie pamiętam co to była za monetka, ale generalnie to jest masakra. No kupimy wszystko, na razie jakaś elektronika wychodzi, nic szczególnego, no zobaczymy. Ja musiałem dzisiaj wyjść, się zresetować, jeszcze może z godzinkę pośmigamy, nie wiem, która to godzina, 14:40, może jeszcze godzinkę i sobie odpuścimy, jutro wyruszymy gdzieś może na fenole, ale to jutro. O, mam brzeszczota, mogę się pochlastać. No dobra, ale naprawdę śmietnik, aż przerażające to jest. Widzę taki syf robię. Co strasznego. No nic, szukamy. Może coś wpadnie się. Jestem dosyć cierpliwy, ale... No to jest dramat poszukiwacza. No nie wiem co to jest. Po złotku to jest zawinięte. 5 złotych. Mam na piwo. Dobra, już nie jestem smutny. Kurde. Ale jajca. No kurde, powiem wam. Jakiś kondensatorów takich pierdół, kurde. No później wam pokażę. Na tej małej cewce to się nakopałem dosyć głęboko, bo to wiadomo, fałszuje trochę żelastwo, na kolor bije. No ale to trzeba kopać w takich miejscach wszystko. Także nawet nie wiecie, ile musiałem złazić, żeby piąta kasę znaleźć. Prawie się zajechałem, no ale jest. Cieszy. Obok gwoździk maskowo, dlatego było ciężko, ale no mówię, trzeba kopać wszystko. Może to jakiś depozyt kloszarda. Jak taki śmietnik tutaj, wiecie. Zawinięte tak ładnie w pazłotko. No beka, co nie? Ale jaja. Ha, będzie coś fajnego. Czekaj, czy tego nie złamać. Ale numer. Ja pierdziu. Widzicie to? Czekajcie. Mamy tak, szkoda, że zgięte, ale... Zajebioza. I tam. Zajechałem się, kurde, dzisiaj jak święty Jezusa, ale... Zobaczcie, co jest. Ale kurde. Ty, no masakra. To jest dobre, nie? Chyba prusak. Chociaż nie wiem. Będzie trzeba, ale będzie ciężko to wyprostować. Ja się tym zajmę. No coś wspaniałego. Już mogę iść do domu. Nie no, to jest sztosik, kurczę. Jest elegancko. No i coś takiego dużego się trafiło. Czekajcie, o. Tu się coś błyszczy. Porośnięte, będzie trzeba zrobić elektrolizę. Chyba, że to bateria stara. Albo jakieś pokrętło, no nie, chyba nie bateria. Taki ci grzybek. No nie wiem. Zobaczymy w domu. O. Ja już kończę, naprawdę się zajechałem. Kątówka uratowała dzisiejszy wypad. Także fajnie. O. O dobra, wyłączę. Także ja jestem spełniony. Nie będę robił chyba podsumowania, wrzucę wam zdjęcia może na koniec, tak jak ostatnio. I tyle. No to nie będę dwa razy pokazywał. Nie chcę mi się dzisiaj naprawdę. O, jeszcze taka łycha. Już jestem prawie przy samochodzie. Ciekawe, czy posrebrzona. W miedziach widać.
Czekajcie. O, widać czy nie widać? Widać. Ale chyba była... Oj kurde, trochę dostała. Ale chyba była powlekana. Nie będę tarł. Tylko ją umyję ładnie. I zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Jeżeli będzie powlekana, to... To tam będzie coś. O, tutaj też coś na niej jest. Chyba. Czy mi się chce coś widzieć? Czekajcie. O! Kłucik? Czy mam downa? Chyba mam. Nie, to jakiś nalot. Dobra, no jest coś. Tutaj będzie napis jakiś. Ale czekajcie. Nie chcę tak zoomować za ciebie. Łapię na ziemię. No, chciałem przybliżyć i wam zatrzymać. Nie złapię. No łap, może mam brudną kamerę. O! Gdzie coś tu jest? Jakiś napis, może Gerlach. Dobra. Nie no, tyle szczęścia to by nie miał chyba. Nie wiem, czy to klamerka, czy nie. Jakiś taki zawiasik jest. Fajnie by było, nie? Ty no, chyba będzie. Nice. Jo, chyba jo. Jakiś zajazd, ale... No tak wygląda jak klamerka. Zobaczymy. Wsadzimy to, może coś tu wyjdzie. To jest jakiś, nie wiem... No tak wygląda. Może jakaś cywilna, no ale chyba klamerka. Chyba, że... Nie, zawiasik. Chociaż... No trudno powiedzieć, można gdybać. A tak mi przypomina to klamerkę. A. Nie dojdę do auta. O, jeszcze 100 metrów i będę w aucie, ale nie wyłączę wygrywacza, bo mi szkoda. Chyba jakiś trybik. Si. A już mi się nie chce szczapki wyciągnąć. Jakiś taki trybik. Małe cholerstwo. To chyba też był jakiś ptak. Noga i skrzydło. Ale nie wiem, na razie mi nic nie przypomina. Schowam do pudełka. Jak się nie rozleci, to będziemy szukać, od czego to jest. Coś my tu mamy. Niech to będzie naszym ostatnim sygnałem. Już naprawdę wyłączam wykrywać. A jest to groszówka. Nasza. Jeden grosz. Chyba, że jeszcze kawałek przejdę, bo mam... O, tam auto! No dobra, jeszcze chwila. O, jakbym był odżył, to bym stracił gaciowca. Też fajny. Nie jest źle. Ale żona mnie dzisiaj zabije. Bo trochę przeciągnęłem ten wypad. No ale... Musiałem odreagować. Yo. Dobra. Na koniec jeszcze taki gwozdek. Pokażę wam śmieci, bo pewnie wezmę wszystko do domu. Później posegreguję to, pomyję. Co fajniejsze, to wstawię wam, pokażę. Naprawdę były dzisiaj ciekawe fanty. Chociaż na początku już miałem wątpy takie. Czy aby na pewno wszystko dobrze ustawiłem, czy nie zapomniałem czegoś zrobić, bo było strasznie. Kakofonia była straszna. Ale tutaj nawet jak się znalazło fant i odłożyło na kubkę obok, to już maskowało, bo gdzieś tam żelazwo jakieś było. Tu po prostu się tłukli mocno, dużo jest odłamków. Zresztą a później pokażę, bo co wygrzebałem głębiej, to wsadziłem do torby. Jakieś puchy, śmieci, no i to co widzieliście. Dobra, ja was pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam wariatów, polską grupę poszukiwaczy.
A i lubelską grupę poszukiwaczy. Chłopacy też są. Gicior. Dobra, trzymajcie się. Mam nadzieję, że jutro też się uda wyskoczyć. Chociaż trochę pada. Ale dzisiaj mnie nie wygoniło. To taki deszczek, jak ciśnienie było. No, także co? Ja jestem zadowolony. Nie wiem jak wy. Co, trzymajcie się. Do następnego.